Cześć, witam Cię, bracie i siostry, w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony takiemu tematowi dosyć... No trudnemu, no nie chciałbym nikogo tam urazić. Natomiast chciałem też powiedzieć prawdę, tak? Chciałem to zrobić jak najdokładniej. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie obrażaj się na mnie, bracie, siostro czy nieznajomy, jeżeli to cię, nie wiem, to cię urazi. Natomiast będziemy dzisiaj mówić o pamiątce, tak? O pamiątce, którą ustanowił Jezus. O łamaniu się chlebem, piciu wina na pamiątkę śmierci Jezusa, ponieważ w tej śmierci mamy wszystko. Mamy zmartwychwstanie, mamy oczyszczenie z grzechów, mamy życie wieczne. To jest piękne i chciałbym, żebyśmy ten temat przerobili. No i co? No i odniosę się do tego, co mam w kościele tak katolickim. Do wiary w to, że to jest prawdziwie ciało Chrystusa, jest gdzieś w jakimś pudełku. To, co mówiłem w wcześniejszym filmiku o świątyni, że Bóg teraz już nie mieszka nigdzie w żadnej świątyni, tylko w Tobie. To jest powrót tak jakby do Starego Przymierza, że mamy Boga w jakimś gdzieś tam, tylko tam Bóg chciał być i się zgodził na to i Jego obecność tam była. Natomiast tutaj sami, tak jakby my mówimy, my to wymyśliliśmy i że tam jest Bóg, tak? Chociaż w ogóle tego nie ma w Słowie Bożym, co będę się starał pokazać, udowodnić. I może zacznijmy od tego fragmentu, na który się powołują katolicy. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane. Chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia, kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, aby wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić, zstąpiłem z nieba? Tu w ogóle jest potwierdzenie tego, że Jezus zawsze twierdził o tym, że jest Bogiem, co było w wcześniejszym odcinku, to tak dodatkowo. Wtedy Jezus im odpowiedział, nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków i wszyscy będą wyuczeni przez Boga, każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli manę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże on może
dać nam swoje ciało do jedzenia i powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli manna, pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać. I teraz przeanalizujmy całą Ewangelię Jana i popatrzmy na wszystko, co w tej Ewangelii mówił Jezus. Na wszystkie spotkania ludzi, na wszystko, co o sobie mówił. Bo Jezus, jak zaraz zobaczymy Jezusa, wszędzie ludzie rozumieli dosłownie w sytuacjach, w których mu w ogóle nie chodziło o to, tak naprawdę, co ludzie sobie wtedy myśleli o tym, tak? On pokazywał coś, chciał im coś pokazać w jakiś taki sposób materialny, ale chciał im pokazać rzeczywistość duchową w ten sposób. A oni to rozumieli dosłownie. I chciałem to ci pokazać wyraźnie, żebyś zobaczył to. Jeżeli jesteś, masz przy sobie Biblię, Słowo Boże, to też sprawdzaj to, co ci mówię i po prostu idź za mną, no i będziemy analizować. Pierwsze, to co czytałem w ogóle, już jeżeli chodzi w temacie świątyni, czy Bóg mieszka w jakimś miejscu. Wtedy Żydzi zapytali, jakim nam znak pokażesz, skoro to czynisz? Odpowiedział im Jezus, zburzę cię tę świątynię, a w 3 dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz. Ale mówił o świątyni swego ciała. Widzimy? Jezus im coś mówi, mówią o świątyni. Oni rozumieją, że chodzi dosłownie o budynek. Tak? A Jezus tutaj co mówi? Znaczy co myśli? Ale on mówił o świątyni swego ciała. Czyli w ogóle nie złapali tak jak naprawdę to, o co chodzi Jezusowi, o czym mówi. W ogóle, tak? Się minęli z prawdą. Gdy więc zmartwychwstał jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy, w święto wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Czyli dopiero, nawet sami apostołowie dopiero zrozumieli to, jak Jezus zmartwychwstał. Widzimy, że tu Jezus coś mówi i w ogóle go ludzie nie łapią, nie? W ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Następna sytuacja, 3 rozdział. Przyszedł on do Jezusa, Nikodem, w nocy i powiedział, Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę, opowiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał, jakże się to może stać? Powiedział mu Jezus, ty jesteś nauczycielem wieru Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I widzimy. Następna sprawa. Znowu idzie do Nikodem, do niego przychodzi, do Jezusa. Znowu się o coś pyta. Jezus mu odpowiada, a on znowu nie rozumie. Tak? On znowu myśli, że musi się na serio, literalnie, z kogoś narodzić, z matki znowu,
że o to chodzi Jezusowi, a to co Jezus mu tłumaczy później, że to w ogóle nie o to chodzi, tak? I popatrzmy też, że o tym ludziom nie mówi wcale o chlebie i o krwi, tylko mówi to samo, co właśnie w tamtym fragmencie, co pokażę zresztą zaraz, co w tamtym fragmencie mówi do Żydów, tylko że używa innych tak jakby symboli, tak? Innych symboli po prostu do tego, żeby im powiedzieć to samo. Nic innego. Teraz przejdziemy do Samarytanki. Czy pijesz jakąś wodę żywą w kościele? Tak? Czy jest jakaś woda żywa, którą spożywasz? Którą, tak jak Jezus powiedział, że daje wodę żywą. To tak samo, jeżeli traktujesz ciało i krew. Literalnie. Czyli tak, że na serio to jest ciało i krew Jezusa. Tak naprawdę też powinieneś pić wodę żywej. Gdzieś musi być u Ciebie w kościele jakieś źródełko wody żywej. Jeżeli nie ma, to jest bez sensu. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami? Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym czerpać, a studnia jest głęboka. Skąd wiesz, więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowi, jego dobytek? Powiedział jej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzicie, ta kobieta chciała tej wody, bo już jej się nie chciało tam łazić, po prostu chciała się, jak dostała jakiejś wody, to się cieszy, no ona to zrozumiała też wprost, tak jak Nikodem, tak jak faryzeusze przy świątyni. Zrozumiała to znowu następna osoba, której Jezus coś mówi i ona to rozumie wprost, że chodzi o wodę. No i mówi do Jezusa: Jezu, daj mi tej wody, żebym więcej tu nie musiała łazić. No bo ona tu łazi cały czas, łazi do tej studni, nie wiadomo ile kilometrów. Później wraca z tymi, tak, wiadrami. Więc, no to by było super sprawa, tak? Jezus by je dał w tej wody, bym nie musiała tam łazić. Ale Jezusowi oczywiście o to nie chodziło. I co zaraz dalej sobie przeczytamy. Jezus jej powiedział: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta: nie mam męża. Jezus jej powiedział: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałeś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz, teraz nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. A nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział: ja, który mówię z tobą, jestem nim. A wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co się pytasz, albo dlaczego z nią rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego, a tymczasem uczniowie prosili go: mistrzu, jedz. A on im powiedział: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą: czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już się są białe, gotowe do żniwa. I znowu, następna sytuacja. Uczniowie pytają się Jezusa, czy chce jeść. On im mówi, że ma jedzenie. I oni myślą, czy ktoś mu przyniósł jedzenie? Tak? I znowu uczniowie go znowu nie rozumieją. Że jemu nie chodzi w ogóle o zwykły pokarm, tak? Moim pokarmem jest
wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dział. Jezus za każdym razem musi tłumaczyć tym ludziom, do których mówi, o co tak naprawdę mu chodzi w tym, co mówi. I to się powtarza cały czas w Ewangelii Jana. No i później, po tym, właśnie jest ten fragment, na który się powołuje Kościół katolicki. I teraz wam coś pokażę. Od 60 wersetu. Tak? Po tym, jak on mówi, kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, bo moja krew prawdziwie jest napojem. I teraz przeczytajmy 60 werset. Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać, bo znowu zrozumieli go dosłownie. No kto może słuchać tego, że masz jeść innego człowieka? No nikt, tak? Dlatego się zgorszyli, że myśleli, że będą Jezusa musieli literalnie jeść. I oni to tak zrozumieli. Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża. Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Te słowa, które mówił Jezus o tym wszystkim, mówił o Duchu Świętym. Duch jest tym, który ożywia. Jeżeli wierzysz w Jezusa, dostaniesz Ducha Bożego, którym jest woda żywa, którym jest krew i ciało Jezusa, tak? Są wszystko symbole, które się odnoszą do Ducha Bożego. Narodzisz się na nowo z Ducha, narodzenie na nowo z Ducha. Jesteś świątynią, czyli jesteś świątynią, bo Duch Boży w tobie mieszka. To Ewangelia Jana cały czas to mówi. Cały czas mówi o tym, co Jezus dokona na krzyżu. Po pierwsze, że jest Bogiem też, to cała Ewangelia Jana mówi, że zszedł do Ojca, zszedł z nieba i stał się wodą żywą. Stał się świątynią Ducha Bożego. Stał się ciałem, czyli tym ciałem, tą wodą, tą krwią. To jest Duch Boży, który otrzymujesz przez wiarę. I w każdym tym fragmencie to się powtarza, że to jest wszystko z wiary. Co mówi 36 werset, jak przeczytacie ten właśnie tego 6 rozdziału. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał. Tak? I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wszystko masz przez wiarę. Jeżeli wierzysz w Jezusa, w to, co zrobił na ciebie na krzyżu, to otrzymasz Ducha Bożego. Jezus nie ustanowił takiej pamiątki, tak, że ty literalnie zjadasz Jego ciało i literalnie pijesz Jego krew, bo tak nie jest i nikt na początku Kościoła tego w ogóle nie nauczał i nikt w ogóle tak nie myślał. Kościół katolicki wprowadził to dopiero w XIII wieku. Więc jeżeli ktoś ci powie, że pierwsi apostołowie, że Chrystus ustanowił ten sakrament, czy co tamkolwiek, jeżeli ustanowił jakiekolwiek sakramenty, tak? Bo znajdź mi bierzmowanie w Biblii, znajdź mi pierwszą komunię w Biblii, znajdź mi właśnie Eucharystię w takiej postaci, że literalnie masz spożywać, nie znajdziesz. Nie znajdziesz tego. Znajdziesz tylko w Biblii, znajdziesz, jeden jest Bóg i jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Znajdziesz tylko, że jesteś zbawiony przez wiarę, tak, w Jezusa Chrystusa, że z chrztem otrzymujesz Ducha Bożego, tak, że masz pokutować i więcej nic nie znajdziesz w tym temacie, że masz jeszcze nie wiadomo, że co tydzień masz chodzić gdzieś do jakiejś świątyni, gdzie ci coś dadzą. W ogóle. A jeszcze jedno ci powiem, że jeżeli w kościele twoim jest Jezus, literalnie Jego ciało, to jeżeli ktoś jest chory i naprawdę to jest ciało Chrystusa i on go dotyka, to ta choroba powinna wyjść, bo cała Ewangelia mówi ci o tym, że kto dotknął się Jezusa, był uzdrowiony. I teraz całe te takie historie, że
duch Twój jest uzdrowiony, że coś tam. Nie, Jezus literalnie uzdrawiał ciała z chorób. Jeżeli ktoś dotykał Jezusa, to został uzdrowiony, to po prostu wierz, jak czytasz Słowo Boże. Więc nie daj sobie wcisnąć żadnego kitu, po prostu jakby tam był Bóg, jakby to było ciało, literalnie Jezusa. Ktoś by je zjadł, powinien zostać uzdrowiony. Pismo Święte samo się tłumaczy. 37 werset 7 rozdziału. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, znowu, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówi o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Wielu więc z tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło: to jest prawdziwie ten prorok. A inni mówili: to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili: czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Samo. Czytaj zawsze całość. Całe. Całe słowo, cały rozdział. Całą Ewangelię jedną. Żebyś zrozumiał. Widzisz, tu masz wytłumaczone, tak? Tu masz wytłumaczone, że te słowa są duchem. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jezus w Ewangelii Jana też mówi o sobie, że jest drzwiami, że jest dobrym pasterzem, że każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto za Nim idzie, kto idzie za tą światłością, tak? Otrzyma Ducha Bożego i będzie prowadzony przez Boga. A teraz popatrzmy do Dziejów Apostolskich, jak odbywała się ta pamiątka wtedy. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się do tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. Tak jest przedstawiona pamiątka przez całe Dzieje Apostolskie, przez cały czas. To jest łamanie chleba na pamiątkę tego, że Jezus za nas umarł, tak? I w tym mamy wszystko. Nigdzie apostołowie nie robią z pamiątki, nie tłumaczą tego i nie tłumaczą, że tylko oni, albo tylko biskup, albo tylko jakiś ksiądz. No to jest w ogóle śmieszne. Może przemienić. Jeżeli to znajdziesz w Słowie Bożym, to dzwoń do mnie, tak? I pokaż to, że tak było. Że to jest napisane literalnie, że apostoł stawał nad tym, nad kawałkiem chleba, on najpierw coś tam robił, to było prawdziwe ciało Chrystusa i oni je spożywali. To po pierwsze. A po drugie, Jezus zawsze mówi i Ewangelia o tym mówi, że jedzenie nic ci nie daje. Kto je, nic nie zyskuje, kto nie je, nic nie traci. Tak mówi Słowo Boże. W kościele katolickim, tak, na końcu samym, przed tym, jak spożywana jest komunia, tam, czy po, nie pamiętam już, ksiądz mówi, że to jest ofiara. Nasz, moja i Twoja ofiara za grzechy. I że to się dzieje cały czas, tak, na każdej mszy. I teraz odnieśmy się do tego, co mówi na ten temat Słowo Boże, bo to jest w ogóle niebiblijne. W ogóle tego w Biblii nie znajdziecie. Już w liście do Efezjan święty Paweł przestrzega, że już z tamtego kościoła wyjdą wilki, które będą coś głosić nie zgodnego z Ewangelią. Po to Bóg nam dał Słowo Boże, żebyśmy w Nim, na Nim się opierali i w Nim mieli oparcie, żeby nas nikt nie zwiódł. I teraz ci pokazać, że ostatnią ofiarą był Jezus i że jakaś ofiara, w której nie ma przelewanej krwi, nie jest żadną ofiarą za grzechy. Że nie może zmazać z ciebie grzechów ofiara, która jest bezkrwawa, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli myślisz, że jest jeszcze potrzebna jakaś ofiara, to znowu nie jesteś w Nowym Przymierzu. Jesteś w Starym Przymierzu. Chodzisz do jakiejś świątyni, gdzie znowu usługują jacyś kapłani, gdzie znowu Duch Boży mieszka bardziej w nich, przez nich tylko coś się dzieje, a przez ciebie nie, bo ty jesteś grzesznikiem, ty cały czas musisz gdzieś coś robić, coś chodzić, walczyć cały czas o to, żeby Ojciec cię kochał. I a to jest nieprawda. To jest kłamstwo. Chrześcijaństwo się różni od innych religii. Powiem taką historię właśnie. Czy jak się różni? To tak jakbyś wziął książkę kucharską, poszedł do swojej narzeczonej i powiedział,
że jak przez 40 lat będzie ci gotować smacznie z tej książki i będzie dla ciebie dobra, to wtedy ją weźmiesz za żonę. I to są inne religie. I to jest właśnie, to jest religijność, a to nie jest chrześcijaństwo. Bóg się tak nie robi i ty byś tak nie zrobił i tak nie działa miłość. Bóg przyjmuje cię od razu, bierze cię za żonę, za męża, bo my jesteśmy oblubienicą, Kościół jest oblubienicą w Piśmie Świętym. Jezus jest oblubieńcem i On zaślubia sobie Kościół. I On cię bierze, On umarł za ciebie, jak jeszcze byłeś grzesznikiem, złożył za ciebie ostatnią ofiarę i ty przez wiarę, przez pokutę, przez chrzest jesteś już zbawiony. I o tym mówi całe Słowo Boże. Nie możesz tego ominąć. Nie możesz dalej trwać. Właśnie religijność chce, żebyś był uzależniony od kogoś, a ty nie jesteś czyjś, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ty jesteś Chrystusa. Ty jesteś kupiony drogą, krwią Jezusa Chrystusa i należysz tylko do Niego. Nie do żadnych ludzi. Żadnych. A teraz chcę ci coś przeczytać o ofierze. Bo właśnie list do Hebrajczyków mówi o tym, bo, dlaczego do Hebrajczyków, bo Żydzi składali ofiary, tak? Nie tylko, poganie też. No ale ogólnie, żeby przekonać Żydów, że już nie muszą składać ofiar, że już tego nie muszą robić, że już nie są pod starym jarzmem, tylko są w nowości ducha, odnowieni i są w nowym przymierzu. To właśnie do nich apostoł pisze list i im to wyjaśnia. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, czyli Stare Przymierze było obrazem na tamten czas, świątynia, miejsce najświętsze, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek, był obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozów, cieląt, ale przez własną krew, wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie, wieczne. Jeśli bowiem krew wołów i kozów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczysty, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozu z wodą, wełną, szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej i prawie wszystko jest oczyszczone krwią zgodnie z prawem. A bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób. Same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. A chcę ci powiedzieć, że jeżeli przeczytasz sobie doktrynę Kościoła katolickiego, jest to, że ta ofiara jest cały czas jakby powielana, co mszę. Więc stań, przeczytaj to, fragmenty, przeczytaj Słowo Boże i stań w prawdzie. Stań w prawdzie, bo prawda ci tylko może wyzwolić.
z niewoli. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany za zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Drugi raz się ukaże dla zbawienia. I wszyscy go zobaczą. I jeżeli ktoś ci mówi, że jest tam, czy tam, nie idź tam, bo go tam nie ma. Jak Jezus przyjdzie drugi raz, wszyscy go zobaczą. Więc Jezus jest teraz w niebie, złożył za ciebie ofiarę, za mnie ofiarę, za każdego, kto wierzy, złożył Jezus ofiarę i poszedł do nieba, żeby stawać za tobą, wstawiać się za tobą, wspierać cię, trzymać cię w swoje ręce przez wiarę w to, że oddał za ciebie życie i ty masz w nim życie wieczne i jesteś obmyty ze wszystkich grzechów. I żadna ofiara więcej nie jest tobie potrzebna, bo to jest plucie na ofiarę Jezusa Chrystusa. I chcę ci to pokazać. Mam nadzieję, że to zobaczyłeś. Poczytaj. Nie oddawaj swojego zbawienia w ręce innych ludzi, bo masz Słowo Boże w domu, umiesz czytać i sam zadbaj o swoje zbawienie, sam się dowiaduj, sam drąż, sam to rób. Nie dawaj sobie wmówić nic mi, tak? Nie słuchaj mnie, nie słuchaj kogokolwiek, tylko sam przeczytaj po prostu to. Przeczytaj sam w prawdzie, stań nad Słowem Bożym, siądź, przeczytaj i popatrz na to, że masz zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez to, co dla ciebie zrobił. Nie ma zbawienia przez jakieś obrzędy, przez martwe uczynki prawa, nie ma zbawienia. Tak Abraham uwierzył Bogu, że ma iść do ziemi i on wyszedł ze swojej ziemi i poszedł do tej ziemi, którą mu obiecał Bóg. Tak jak mu powiedział, że będzie miał dziecko w wieku 100 lat, on uwierzył i miał dziecko w wieku 100 lat. Jak mu powiedział, że ma iść i zabić swojego syna, to poszedł i chciał to zrobić, ale oczywiście to był tylko znak tego, że Bóg wyśle swojego syna i go odda za życie nasze. Przecież nie myślał, że Bóg każe ci zabijać swoje dzieci. Nie, to był tylko taki symbol do Biblii, żeby ci pokazać, to był taki proroczy symbol, żeby pokazać, jak Bóg nas zbawi. Ale on przez wiarę to zrobił, bo wierzył w zmartwychwstanie. Bogu wierzył, że zmartwychwstaniemy. To są uczynki wiary. Uczynkiem wiary nie jest chodzenie gdzieś, robienie czegoś, jakichś rytuałów. To nie są uczynki wiary. I nie daj sobie mówić, że tak jest. Przeanalizuj to i żyj z wiary. Bo Jezus powiedział, że sprawiedliwy z wiary żył będzie, a nie spełnienia uczynków prawa. No i tyle. Modlę się za każdego, kto słucha tego, że miał otwarte serce, otwarte oczy i naprawdę analizuj to, co ci mówię i proś Boga, żeby ci objawił prawdę. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Amen.